Witam wszystkich na kolejnym filmie. Troszeczkę mi nie było. Natłok pracy sprawił, że po prostu nie było czasu na rybki, ale już myślę, że powinno być znacznie lepiej. No, prawie 3-4 tygodnie bez jakiegoś tam wędkowania dłuższego to naprawdę było ciężko dla mnie, ale mam nadzieję, że nadrobimy to zaraz. Dzisiaj będę chciał połowić okonie. Jest zaraz godzina 17, wybrałem się tak późno, ponieważ jest bardzo ciepło i na wodzie nie odczuwa się tej tak temperatury, ale łatwo się przegrzać, więc wolałem dopiero około tej 17 być już na wodzie i jeżeli będzie miało się coś wydarzyć, to na pewno się wydarzy. Mam za sobą takiego klikacza, więc zobaczymy, ile tych okonków uda się złowić. Będę wrzucał je też do podbieraka, tylko mój podbierak to ma takie dziury już, że jak oko nie ma 30 cm, to tam bez problemu za jakiś czas znajdzie dziurkę i zwieje sobie. Będę używał dwie wędeczki. Tu zaraz nawinę nową plecioneczkę. To jest wędka Noctis. Do 9 gram ciężar wyrzutowy od 2. No a tutaj Mikado Sicario od 1 do 7 gram ciężar wyrzutowy. Sicario będzie bardziej pod jaskółeczki, a druga wędeczka pod troszeczkę cięższe gumeczki na główkach 3, 4, 5 gramowych. Jak będę wędkował? Będę wyszukiwał drobnicy przy jakichś płytszych miejscach i tam będę próbował skusić okonie. Jeżeli będą brały same małe, to po dwóch, trzech takich okonkach będę szukał dalej, ponieważ zazwyczaj tutaj na tym jeziorze, jeżeli biorą od razu jakieś maluchy, to ten duży no nie ma szans do skoczenia, bo ławice są potężne tych małych okoni i on nie przebije się przez nie, on tam pewnie podjada tam gdzieś z boku sobie i nie wychodzi, a jeżeli będzie wychodził, to znaczy, że żeruje i ten mały się schowa, bo będzie się bał właśnie, że zostanie zjedzony. Na co będę łowił? Na malutkie westiny 5-centymetrowe w paru kolorach, na czebulaszce oraz na główce jigowej. Do tego jaskółeczki od Mikado, jakieś kajtechy, jaskółeczki od Lunker City, na które już bardzo dużo połowiłem. Trzeba się wrócić, żeby pod słońce nie stać. Dobra. Oczywiście spróbuję na raczki, ale myślę, że one powinny być te okonie troszeczkę wyżej. I dlatego też głównie jaskółeczki powinny się sprawdzić, jak będą chciały. Powierzchniowo to jakiegoś poperka im wrzucę. Tu mamy od Rapali akurat. Bardzo skuteczny. I jeszcze w razie czego jakieś wirujące ogonki, ewentualnie jakaś cykada pójdzie do wody. Każdy dzień jest inny, dlatego nie nastawiam się, że akurat na daną przynętę będę dzisiaj łowił. To są okonie, a każdy łowca okoni wie, jak często i szybko zmieniają im się gusta. Można co 2-3 ryby zmieniać przynętę, żeby łowić stale okoni, a jak zostaniemy przy jednej przynęcie, to często właśnie 1, 2, 3 okonki wezmą i one już zauważyły tą przynętę i już nie biorą. Trzeba im coś innego dać. Okoń jest ciekawską rybą, dlatego każda nowość w wodzie może go sprowokować. A co się wydarzy? No zobaczymy. Zobaczcie sami tutaj, jak fajnie jest. Piękna pogoda. Temperatura naprawdę wysoka. Teraz nawet jak dotknąłem kamerę, to już czuję, że wszystko wkoło niej, co jest czarne, jest bardzo mocno nagrzane. No i co? Zaczynamy! Plecioneczkę, taką nawinę na drugim kołowrotku mam. Jeszcze delikatniejszą wersję, tam chyba do 2,5 kg. Zobaczymy, jak ta mocniejsza troszeczkę będzie się sprawdzała. Z tamtej jestem zadowolony, tylko jednak jak są zaczepy, to jest troszeczkę przydelikatna, ta już powinna być ok. A
do wody plecioneczka i można nawijać. No i pamiętajmy, aby żadnych kawałków plecionki nie zostawiać nad wodą. Cały czas, co chwilę gdzieś zaczepiam o jakieś właśnie safuty plecionkowe. Jest to strasznie niebezpieczne dla wszelkich żyjących zwierząt, zwłaszcza ptaków wodnych. I no, dbajmy o te zwierzątka nasze wkoło. Pamiętajmy, że taka ptaś plecionka potrafi się w śrubę od silnika wkręcić. Możemy nie zauważyć, ja tak miałem i prawie mi rozwaliła silnik. Całe szczęście akurat rozkręciłem śrubę i zobaczyłem, że mi się tam wkręciło to, ale z zewnątrz nie było tego widać i szybko w miarę zareagowałem i dlatego nie doszło do zniszczenia silnika. Jest, no ten troszkę. Aj. Kolejny się. O, ładne. Ładne. Nie wiem, czy widać, ale całe stadzicho. Może coś z tego będzie. Drugi. Teraz podbieraczek. Tak pewnie zwieje. Zabranie go. Jest. Ale maluszek, ale zanim i to ładniejsze. To jest ładniejszy. Chyba największy. No już 11. Jeszcze nie opadła już. Pranie. Widać, że tam stoją. O, jest. Oj. Już też taki fajny. O, za nim kolejne okonki. Zmiana, pierwszy rzut i naprawdę, kurczę, linkę wyciągniętą.
konkretny. Tak. Chodź tu. O, zobaczcie. Walczaki. Ładny. Nie odczepiony. No, też już fajne. Nie wiem, czy gagatki będzie widać, bo już jest ciemno. Nie będę ich męczył. O, wszystko mi się rozsypało. Ale nic. Jedno lęko to ładnie. Maluchy też. O, nic. Chcą tak. O, super. Wędkowanie dzisiaj udane, już wracam, bo kawałek do spłynięcia jest. Ewidentnie nie chciały okonki współpracować tak, jak ja bym sobie to życzył. Ale zabawa była. Wnioski co do tego ich bytowania, żerowania wyciągnięte, więc powinno być tylko lepiej. Są plany na kolejne wypady. Będę chciał też odwiedzić inne jeziorko. O, coś stało ładnego. Inne jeziorko mniejsze, na którym są naprawdę fajne okonie.
i mam nadzieję, że uda się jakoś w nie strzelić, trafić z dniem, bo to też na pewno ważne. A, no i muszę zobaczyć, ile to dzisiaj udało się ich złowić. Dam, 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 dam. O, nie wiem, czy widać. O, 25 okonków dzisiaj. Okonków okoniami to ciężko nazwać, ale Smułek wraca do łowienia, więc będzie ich tylko więcej. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie łapkę, suba, a na pewno będę teraz więcej wędkował. Cześć Wam!